hej ho, hej ho. Temu przybyło, więc pokazuję wam, co tutaj tym razem zamówiłam. Mam nadzieję, że nie pomyliło mi się z paczkami z Shein, bo będzie mini haul też z Shein. Także dzisiaj jest na prowadzeniu temu. Przyszło w takiej torbie. No więc zobaczmy, jak chciałoby się już używać i sprawdzać, co tutaj mamy. Dobra, znowu sytuacja, że w torebce jest torebka. I tutaj mamy spodenki do ćwiczenia. Super mocna guma. Z tym razem wybrałam sobie zielone z napisem na tej gumie wysokiej. Sytuacja znowu, ale powiem wam, że to mega podkreślam pośladki. Bardzo fajne te spodenki są, bardzo. I teraz muszę to zamówić sobie jakiś komplet z koszulką, bo już nadchodzi jesień. No więc coraz chłodniejsze dni, ale jeszcze nie aż tak, żeby, wiecie co, żeby się ubierać jeszcze dłużej z długim rękawem, ale powoli już te takie krótkie bluzy noszę. No za chłodno będzie nawet. Dobra, idziemy tutaj dalej. Dalej mamy... Idziemy tutaj dalej. Dalej mamy ciapcie, kapcie, laczki, jak na to mówią. No były tak w fajnej cenie, bo chyba z 17 zł, że mówię, czy 14 zł. Mówię, dobra, zamawiam, sprawdzam, zobaczę, może będą fajne. I zobaczcie, przyszedł tutaj Oskar. I przyszły, jakie fajne. Były jeszcze takie z grzybkami. Były różne wzorki, grzybki, no te akurat były na promocji, wzięłam sobie rozmiar, patrząc na centymetry, to jest chyba 39, chyba tak, ale zobaczcie, jakie ładne, no to jest 39, czyli takie nasze 38, jakie ładne, jakie miękkie tutaj różowe, zastanawiałam się i troszeczkę się obawiałam o tą podeszwę, czy to nie będzie taka podeszwa, ale wiecie, kropki, materiał pod spodem, ale nie, to jest taka typowa. Guma, jakie piękne. No, oglądałam się na TikToku właśnie filmów, jak dziewczyny kupują te właśnie śmieszne, nie mówią laczki i mówię, ja też sobie wezmę, no jak dla mnie trochę walentynkowo, ale jakie fajne. Bardzo tanie, bardzo, dobra, idziemy dalej. Dalej mamy kolejny zestaw do ćwiczeń, kolejna torebka, a w środku mamy, o, jakiś set. O, skrótko. Komu to koszulką? O, fajnie! Jaka ładna, błękitna, bardziej u mnie kolor nasycony, taka sportowa, krótka, ale też modelująca sylwetkę i do tego spodenki z wysokim stanem, one jakieś takie wysokie, długie się wydają, duże i one mają troszeczkę inne uszycie już z tyłu, bo tylko wzmocnienia pod pośladkami, nie ma tego przeszycia na środku i szeroka guma, szersza niż tu, zobaczcie. Tak, nie mam paznokcia. Ale to nic. Fajnie. Zresztą wolnie. Nieważne, bardzo ładne. Uwielbiam, po prostu nie ma co przespłacać. Naprawdę, te wszystkie sety z różnych stron, rozmiar S, rozmiarówkę mniejszą biorę i naprawdę jest fajna. Nie ma co przespłacać. O, tego jestem bardzo ciekawa. Po co tak? Po co tak? Zamówiłam sobie sukienkę Treyra Sprint Panterki Zebry, jest znowu hot, gorący na czasie, także ja stwierdziłam, że zamówię sobie. Bardzo ładnie na modelce wyglądało, zresztą jak wiadomo, u nich wszystko na modelkach wygląda idealnie. Materiał taki rozciągliwy, elastyczny, sukienka na jedno ramię, na lewo, o, prawe odsłonięte, więc moje będą tutaj, mój brudnopis, jak to niektórzy mówią. No komentarz i mamy tutaj taką sukienkę z zszyciem tutaj na skos, nie, o tu coś widać, jest marszczenie, no ciekawe to, ciekawe to, fajne na jakąś taką randkę czy wyjście, a to co to, a wiem co to są, zamówiłam skarpetki, takie dłuższe skarpetki, wyglądają nawet manikurą, mogę spokojnie w nich chodzić, spójrzcie na stopę, ale się rozciąga, dłuższe. Chciałam kupić, jakie one są mięciutkie. No, z takim paskiem. I w zestawie były białe i czarne. Można było wziąć sobie albo białe same, albo czarne, albo dwupak, który wychodził w sumie nawet taniej niż za jedną parę, dlatego ja sobie wzięłam. I to jest tak naprawdę XL. Bardzo ładne i bardzo takie mięciutkie. No więc kolejne skarpetki od nich wędrują tu. I tu są chyba tak naprawdę
dwie paczki połączone. Czekajcie, co my tutaj mamy? Tutaj mamy coś kolejnego. A, to jest kopa, bo ja to przymierzałam, akurat otworzyłam już wcześniej i przymierzyłam. To na modelce wyglądało fenomenalnie, beżowa, prążkowana koszulka z krótkim rękawkiem, z marszczeniem po środku i to jest w ogóle eska i to co wisi, to powinno fajnie tak pod biustem wisieć, bo tutaj się powinno marszczyć, aczkolwiek to wygląda beznadziejnie, to coś wiszące w ogóle jest jakby za dużo materiału wszytego i on nie opina tu w talii. Ja wzięłam eskę, chyba żebym wzięła XS-kę. Nie wiem, czy to da się jakoś, nie wiem, czy to w ogóle warte jest, żeby do krawcowej oddawać, bo chyba bym więcej zapłaciła za oddanie do krawcowej. Nie wiem, pomyślę, jeszcze to przymierzę. Masz torebki, proszę. Przyszedł mały chłopiec do naszej pomocy. A tu jeszcze coś jest. Jest już pusto. Masz, idź tutaj. No dobra, zobacz sobie tu. To skoro jesteśmy koło tych, dobra, to ci to wam pokażę. Małe rzeczy na koniec. Ostatnią rzeczą. Tak. Stąd jest coś kolejnego. Dziwnie spakowane, teraz trzęszczą te ręce. Tak, tu mamy coś takiego, zaraz pokażemy. Spadniesz. Mamy tutaj spodenki. S na M. Takie spodenki sobie wzięłam. O, też z takim pośladkami wypukłymi. No, taki. Nie to róż, nie to czerwień, nie wiadomo co. Takie, po prostu jakby to było wypchane, jak rozwiązany balon te spodenki, ale uwierzcie mi, jakie to jest wygodne. Misiula, może bo spadniesz. Także takie spodenki sobie wybrałam. Idź, zobacz, przymierz te kapcie. Spójrz, jakie piękne. Czy nie piękne, a jakie miękkie. Załóż na nóżki. No, super są. No, dobra, teraz przejdźmy szybko do małych rzeczy. Tutaj mam takie plasterki niby na wypryski, ostatnio już nie miałam trochę tych wyprysków i tak miałam zamówić sobie te takie słynne gwiazdki, co się nakleja, wiecie, kolorowe, ale ja wybrałam sobie w końcu, są różne wielkości na małe diody i na duże diody. Nie wiem one czym są nasączone, powodują, że one się szybciej goją i mamy tutaj plasterki takie bardziej przezroczyste, okrągłe, a że ostatnio miałam problem z tym, nie wiem, dajcie znać czy to działa czy nie. Czy to jest po prostu tylko taka ściema totalna? Kosztowało to grosze i stwierdziłam, że mówię, dobra, zaryzykuję. Tutaj można sobie popatrzeć, potłumaczyć. Co tam dostawisz to? Co robisz? Zamówiłam sobie cążki. Co prawda cążki kupiłam sobie w Rossmanie, ale zanim kupiłam w Rossmanie, kupiłam sobie te. Zobaczymy, jak to będzie z ostrością. Takie tęczowe. Spójrzcie, każdy kolor strony jest inny. Mamy tutaj nakładkę. Zobaczymy, jak to będzie do wycinania skórek. Czy ty zostawisz wałek mi? Co wiesz robił? Ciekawe, czy są ostre. To jest pytanie naprawdę. Oskar będzie robił pizzę, tak? Poczekaj, bo tutaj trącasz. Tutaj robimy pizzę. O, robimy pizzę. Pum, pum, pum. Tu rób. Na. Jest tutaj. Jaki tu jest bałagan istny. I ostatnią rzeczą z tego mojego zakupu z temu jest opaska do włosów. Oprincza panterki. Poczekaj, popatrzcie. Weź tu człowieku, nagrywaj, pokazuj, przynieś. Daj te kapcie, mamie. Dasz kapcie? Proszę, daj. Także przychała się, zamówiłam sobie taką opaskę z takimi ząbkami. O, nie wiem, czy to możecie widzieć. No na zdjęciu wydawała się bardziej taka cienka, ona jest bardziej taka grubsza. W sensie to szersza, ale wydaje mi się, że okej. I że mam nadzieję, że będzie dobrze zbierać te włosy. Czekajcie, w tą stronę? O, w tą. Nie robimy pizzy. Czekajcie, ja mu to zabiorę i położę tu. O, i w ten sposób ty musisz po to iść, a ja przez ten czas szybko mam włożę opaskę. Właśnie chciałam coś takiego, żeby mi zbierała te włosy. O, dobra jest. No czy mam tylko pizzę. Nie mamy tu pizzy! No ja ty chcesz tu pizzę robić, króliku. Opa! Dobra, mam teraz tu włosy, ale dalej nie chcę. Czy mam włosy widać, ale że mam kucyka, to tak dalej nie chcą wchodzić, ale fajnie będą zbierać. O właśnie. Taka dość cienka, różne były niby wzory tych panterki, powiem wam. No bo moja jest o takim wzorze, jak widzicie, ale były jaśniejsze, ciemniejsze, większe te zygzaczki panterkowe i tak dalej.
Także taka. No i ona jest plastikowa, więc uwaga na moje dzieci. Dziecko, żeby jej nie dorwało w łapki i za bardzo jej nie wyprostowało, bo jak ją wyprostuję, to to się może skończyć źle. A ja wskoczę w tą kieckę, bo jestem bardzo ciekawa i zaraz Wam ją pokażę, jak to wygląda. Setów to zobaczycie pewnie, jak będę biegać w jakichś tam urywkach vlogowych, no to one są po prostu genialne. Nie widzę potrzeby przepłacać. Dobra, mam ją na sobie. Oczywiście logiczne, prawda? Aczkolwiek jak ktoś tak lubi, też sobie może chodzić. No i co? To jest... Muszę ją sobie tutaj ułożyć. Spójrzcie, grubsza, taka większa panterka, długi rękaw. No i to jest coś fajnego. Zawsze zamawiam, posiłkuję się komentarzami na dole innych ludzi, ale nie zawsze te komentarze są. Czasami lecę na gapę i potem są tego takie skutki, jak na przykład... tutaj była jedna taka faux pas. Nie pamiętam, czy to w tym. Zamówiłam, chyba to nie jest ta paczka, zamówiłam spodnie w ogóle. Tragedia, tragedia, spodnie po prostu. Ale nieważne, dobra, już Wam trochę przechylam i kończymy, bo to będzie długo trwało. Tu podoba mi się ten miejsce. Tu nie wiem, czy widać, tu jest takie przeszycie i stąd idzie marszczenie. Ładna jest, ale ładna jest. Jaka ona jest ładna, jak wyciągnął w tą rękę. Aha, ej, świetna, podoba mi się, że widać moją tą część. No, nie jest na odwrót zakryte, no, robię, bo mi się podoba i pokazuję, bo mi się podoba i tak uważam. Dobra, fajna jest. Naprawdę jest fajna. Jest tak. Mi się podoba, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Są też medium takie, nie, dobra, bo zaraz ktoś mi napisze, że medium to jest mięso albo co? Coś tam jeszcze ktoś pisał. No dobra, taka dłuższa. Dłuższa, nie czepiajmy się, okej? Okay? Fajna jest, elastyczna, fajna jest, chociaż ja powiem Wam, że mam takie trochę dziwne odczucia, ponieważ tak, z jednej strony ciepło, tu zimno, upał, z tej strony za gorąco, pocimy się, zimno, z tej strony nam zimno, więc to są takie ubrania na jedno ramię, takie troszeczkę, wiecie co, nie wiem, cała na, za bardzo na jaką pogodę, na jakiś wieczór czy coś, nie za zimne, nie za ciepły, bo jednak tu mamy zakryte, to tu zaraz nam ciepło się robi, tutaj jest odkryte, to jest nam zimno. No, zawsze tak uważałam. Chociaż mam też tak chyba z dwie takie sukienki na jedno ramię i bluzkę taką. Szczerze mówiąc, chyba jeszcze nie miałam nigdy na sobie, ale ta mi się tak podobała, że po co ja wywalałam swoje wszystkie ubrania w panterkę, bo były niemodne. No to teraz masz. Wszystko jest modne. Tak jak zawsze mówię, wszystko jest modne. No dobra, mniejsza o to. Ładna. Bardzo ładna i to oto tym ostatnią rzeczą żegnam się z Wami. Do zobaczenia, Buziaki 102. Pa, pa, pa!